Jadę ulicą Batorego w Jaworznie Szczakowej. Jadę w kierunku tak zwanej Góry Piasku, czyli do skrzyżowania z ulicą Górnośląską. Przez to skrzyżowanie będę jechał prosto do ulicy Wolskiej. Tutaj ten przejazd prosto jest takim lekkim łukiem. Oczywiście ulica Batorego jest tutaj drogą podporządkowaną względem Górnośląskiej, podobnie zresztą z przeciwnego kierunku ulica Wolska, czyli ja muszę ustąpić pojazdom z prawej oraz z lewej strony. Droga wolna, możemy jechać, widzimy takim zygzakiem i na końcu tejże ulicy Wolskiej będę skręcał w lewo w ulicę Jaworznicką, oznakowane to jako w kierunku Olkusza. Widzimy skrzyżowanie ze znakiem stop. Naprzeciw nas osiedle ze strefą skrzyżowań równorzędnych oraz ograniczoną prędkością do 30 km na godzinę. Ustępuje oczywiście pojazdom z prawej i z lewej strony. Tutaj pomiędzy pasami widzimy te słynne jaworzniskie zwężenia. Także pewnego rodzaju spowalniacze przy tych wyjazdach z osiedla. Tutaj kolejny taki, czyli nieco inna nawierzchnia, taka jakby klinkierowa. Powoduje to, że w takich miejscach po prostu jedziemy nieco wolniej. I kolejne skrzyżowanie znowu z ulicą Górnośląską. Jadę tym razem w lewo. Ustępuję pojazdom z prawej oraz z lewej strony. Oczywiście ulica Górnośląska tutaj takim łukiem jest poprowadzona niegdyś z Jaworznickiej właśnie na wprost w kierunku dworca Szczakowej można było jechać. Niedawno, bodaj kilka lat temu, była tutaj przebudowa. Od tamtego czasu jest troszeczkę inny przebieg tej drogi. I z powrotem dojeżdżam do skrzyżowania z Chrobrego. Będę jechał w prawo. Oczywiście w prawo, wiadomo, zjeżdżam z drogi z pierwszeństwem. Mam pierwszeństwo tak naprawdę przed wszystkimi. Z powrotem jestem na ulicy Stefana Batorego. Jedziemy z powrotem w kierunku Maczek. Jedziemy tutaj w dół takim sporym, dosyć stromym, aż 9% spadkiem drogi.